Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? Sprawię, że ten długopis zniknie. Tylko potrzebuję ochotnika. Edzio! Chodź tu na chwilę. Jeszcze kilka lat temu nie byłem zbyt wielkim fanem czarowania w grach. Nie za bardzo mnie to interesowało. Zawsze kiedy rozpoczynałem grę, to moja główna postać była wojem z tarczą, z mieczem, albo z dwoma mieczami, albo z wielkim mieczem. Nawet w grach, w których kierowałem drużyną, brałem maga bardziej z przyczyn klimatu, to znaczy mag dodawał klimatu drużynie fantastycznej, a niekoniecznie z przyczyn użytkowych. Jeżeli już z maga korzystałem, to korzystałem z zaklęć czysto ofensywnych, zadających obrażenia. I to oczywiście był błąd. Całe szczęście kilka lat temu zmieniłem podejście i czarowanie stało się dla mnie czymś bardzo ekscytującym. Stąd również to zestawienie, najpotężniejsze, najskuteczniejsze według mnie czary z gier. To zaklęcia, tudzież zdolności, które według mnie doskonale sprawdzają się w ramach mechaniki konkretnej gry. Możemy oczywiście powiedzieć, że taki Armageddon z serii Heroes of Might and Magic jest znacznie potężniejszy od, dajmy na to, świętej mocy, którą rzuca kleryk w Baldur's Gate, jeżeli weźmiemy pod uwagę samą ideę zaklęcia, ale w ramach mechaniki tych konkretnych gier sprawa nie jest tak oczywista. Drone Swarm, Halcyon 6, Starbase Commander. To, co powiedziałem wcześniej, oczywiście nie wyklucza zaklęć zadających obrażenia. Te też znajdą się na tej liście. Spokojnie. A pierwszym z nich jest właśnie rój dronów. Halcyon 6 Starbase Commander to niewielka, ale bardzo przyjemna, niezależna gra strategiczna z bardzo rozbudowanymi elementami gry RPG. Gracz obejmuje dowództwo nad stacją kosmiczną, rozwija ją, buduje okręty, kształtuje oficerów oraz próbuje obronić galaktykę przed inwazją straszliwych króli. Na początku gry wybieramy głównego oficera bądź oficerkę, z kolei każda z nich bądź każdy z nich posiada bardzo potężną umiejętność, którą odblokuje wbijając siódmy poziom. Rój dronów inżynierki jest najlepszy. Walki w grze są wyraźnie JRPG-owe, dwie drużyny w turach wykonują ataki, często nakładając na siebie buffy albo debuffy. Drone Swarm, choć nie zadaje dużych obrażeń przy użyciu, dosłownie rozrywa wrogie jednostki przez kolejne tury. Na wyższych poziomach trudności to zdolność wręcz esencjonalna, bo przeciwnicy posiadają bardzo dużo punktów życia. Do tego dochodzi fakt, że efektu tej zdolności nie da się zablokować. Natomiast to, że gra dzieje się w kosmosie i teoretycznie nie jest to zaklęcie, nie zmienia faktu, że w praktyce Drone Swarm spełnia wszystkie kryteria czaru. Kształtowanie terenu. Populus. Seria Populus to cykl, który przypomina, że Peter Molinier robił kiedyś dobre, kreatywne gry. Ten cykl obok Black and White to najpopularniejsza seria tak zwanych boskich gier, w których, jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w rolę bożka, który prowadzi swoich wyznawców do walki z wyznawcami innego bożka. Jak widać, realizm nie jest tylko domeną współczesnych gier. Skoro więc wcielamy się w bóstwo, w nasze ręce zostaje oddany wachlarz potężnych mocy, które zdobywamy wraz z rosnącą liczbą naszych wyznawców. Zaklęcia takie jak powódź, tworzenie wulkanu czy inne straszne rzeczy mogą namieszać w szeregach wroga, jednak moim zdaniem najlepszym i najpotężniejszym zaklęciem jest to podstawowe, które pozwala nam kształtować teren. Po pierwsze, formowanie terenu jest kluczowe w tworzeniu większych osad wyznawców. Im teren bardziej ukształtowany, tym bardziej wartościowy domek. Po drugie, zaklęcie pozwala na tworzenie naturalnych przejść między wyspami. A po trzecie, całkiem nieźle sprawdza się w roli czaru ofensywnego. Przez obniżanie terenu możemy na przykład zatopić domek wrogich wyznawców, a także samych wrogich wyznawców, co zapewne im się nie spodoba. I choć ten czar nie niesie ze sobą tak destruktywnych efektów jak inne dostępne w grze, fakt, że jest bardzo tani, czyni go moim zdaniem najbardziej użytecznym w grze. Bloodlust, Warcraft 2. Wśród graczy Warcrafta 2 powszechna była opinia, że w rozgrywkach sieciowych dominują orkowie. Zróżnicowanie mechaniczne frakcji zostało ugruntowane w trzeciej części Warcrafta wzorem pierwszego Starcrafta. W dwójce natomiast nie było ono tak wyraźne i wiele jednostek miało swoich odpowiedników po tej drugiej stronie. Największe różnice widać było natomiast wśród jednostek posługujących się magią. Frakcja orków posiadała czar, który dawał jej ogromną przewagę nad przymierzem. Ten czar to żądza krwi rzucana przez ogrzego maga. Gracze często olewają czary wspomagające na korzyść tych, które zadają bezpośrednie obrażenia, przez co żądza krwi przez jakiś czas była raczej zdolnością niedocenianą.
W rękach sprawnego gracza stanowiła jednak prostą drogę do wygranej. Zwiększała ona bowiem wartość ataków wspomaganej jednostki. Dawało to ogrzym magom ogromną przewagę nad ich odpowiednikami z przymierza, czyli paladynami, których głównym atutem było zaklęcie leczenia. Grupa rozsierdzonych ogrów z rządzą krwi niszczyła oddziały szybciej, niż paladyni byli je w stanie wyleczyć. Przepotężny czar, często niedoceniany, jednak ci, którzy wiedzieli, jak go wykorzystać, zazwyczaj zwycięstwo w starciu mieli w kieszeni. Ring of Lucy, Final Fantasy XV. Teraz pora na nieco bardziej tradycyjne podejście, a przez bardziej tradycyjne mam na myśli czar, zdolność, której efekt wygląda potężnie, to na dodatek jest w stanie zniszczyć praktycznie wszystko w obszarze działania, nawet ogromnych i trudnych bossów. Pierścień zdobywamy w rozdziale 13. Ma on kilka zdolności, z czego najpotężniejszą jest czar Alterna, który rozrywa rzeczywistość na strzępy. Tak, taka przesada jest przeurocza. By rzucić ten czar, czy też zdolność, jak zwał tak zwał, trzeba mieć pełen pasek punktów magii. Tworzy on osobliwość, która daje szansę na natychmiastowe zabicie wszystkiego, co jest w jej obszarze. I mówię szansę nie bez powodu, bo jeżeli chodzi o użyteczność tego czaru, w grę wchodzi RNG gry. To, plus fakt, że może zabić również towarzyszy i bohatera, to dosyć znaczące wady. Jednak jeżeli losowość zadziała na naszą korzyść, możemy tym czarem zabić nawet bossa. Trudno powiedzieć, jak działa losowość pierścienia, jednak wydaje się być ona całkiem losowa. Niektórzy twierdzą, że skuteczność czaru jest uzależniona od poziomu magii, jednak testy pokazują, że nawet jeżeli ta zależność istnieje, to nie jest ona duża. Niemniej to bardzo potężny czar, który znalazł się na tej liście dzięki całkiem sprawnemu połączeniu skuteczności oraz czysto estetycznych walorów. Piękno natury. Baldur's Gate 2. Seria Baldur's Gate ma naprawdę masę przepotężnych czarów i wybranie jednego konkretnego to jest wręcz 13. praca Herkulesa i nawet wątpię, że syn Zeusa by podołał temu zadaniu. Czary w Baldurach sieją zniszczenie nie tylko przez zadawanie bezpośrednich obrażeń, ale również przez buffowanie sojuszników oraz zsyłanie na wrogów potężnych choróbsk, plag i innych nieprzyjemnych rzeczy. Jeżeli dołożymy do tego to, że czary można łączyć w potężne kombinacje, może od tego wszystkiego rozboleć głowa. I to nie tylko przeciwnika, nas także. Uwielbiam na przykład rzucać zatrzymanie czasu oraz usprawnioną prędkość. Niektóre połączenia potrafią zabijać nawet smoki w kilka uderzeń serca. Jednak moim ulubionym, najpotężniejszym czarem jest chyba piękno natury, rzucane przez druida lub kapłana łowcę. Ta zdolność jest często lekceważona na rzecz innych zadających bezpośrednie obrażenia albo tych, które przywołują potężne istoty na pole bitwy. Jednak moim zdaniem to jedno z najbardziej absurdalnie silnych zaklęć nie tylko druidycznych i kapłańskich, ale wszystkich dostępnych w grze. Z opisu czaru możemy przeczytać, że osoba, która go rzuca, zmienia się w najpiękniejszą istotę na ziemi. Ideał piękna dla osoby, która na nią patrzy. I przeciwnicy, którzy zawieszą na niej oko, muszą wykonać rzut obronny. Jeżeli im się ten rzut nie uda, umierają z tęsknoty. Jeżeli zaś ten rzut się uda, to i tak zostają oślepieni, co praktycznie oznacza ich śmierć. Wady jednak też się znajdą, czar nie działa zbyt dobrze na istoty odporne na magię, więc w asyście powinny przyjść te, które takową odporność obniżają. Piękno natury to w istocie piękny czar. Heroes of Might and Magic 3, Horn of the Abyss, Ślepota oraz Wrota Wymiarów. Z Heroesami jest trochę jak z Baldur's Gate, masa fajnych czarów, które zadają potężne obrażenia, błogosławią nasze jednostki oraz rzucają klątwy na przeciwników. I przepotężnym czarem, który może przyjść nam do głowy, jeżeli chodzi o Heroesy, to Armageddon, zaklęcie Szkoły Ognia, które zadaje obrażenia wszystkim jednostkom na planszy. Tak, to potężny czar, ale często fakt, że zadaje on obrażenia również naszym wojownikom, powstrzymuje nas od jego użycia. Potem jest jeszcze chociażby implozja, czyli zaklęcie, które zadaje najwięcej obrażeń w grze. Tylko, wiecie, jednej jednostce, jednej grupie jednostek. Moimi ulubionymi jednak są dwa inne. Ślepota oraz Drzwi Wymiarów, czy też Wrota Wymiarów. Ślepota to zaklęcie Szkoły Ognia poziomu drugiego. Nie dość, że jest to poziom łatwo osiągalny, to jeszcze zaklęcie jest użyteczne praktycznie przez całą grę. Generalnie ślepota sprawia, że kreatura traci całą swoją turę. Nie może się poruszyć, nie może atakować ani strzelać.
Żeby to skontrować, wrogi bohater musi rzucić albo Dispel, albo Cure. I to jest szczególnie użyteczne, kiedy walczymy przeciwko klasom magicznym. Taki magiczny bohater musi zmarnować czar na odzyskanie swojej jednostki, co sprawia, że nie rzuci takiego, który mógłby zaszkodzić naszym jednostkom. To szczególnie ważne, kiedy bohater opiera się na sile zaklęć, a nie na sile jednostek. Drugim zaś czarem, być może nudnym, ale niezwykle użytecznym i nie do przecenienia, są Wrota Wymiarów, zaklęcie 5 poziomu. Robi ono jedną prostą rzecz. Teleportuje bohatera w niezajmowane miejsce na mapie i można go użyć 4 razy w ciągu jednego dnia. Jasne, zaklęcie ma swój zasięg, jednak jego wartość taktyczna jest ogromna. Doskonale nadaje się do pościgów, do omijania przeszkód, do odwrotów, a także do zdobywania skarbów w trudnych miejscach. Apokalipsa. Diablo. Czego można spodziewać się po czarze, który nazywa się Apokalipsa? No cóż, jeżeli chodzi o Diablo, to być może jest to nazwa nieco na wyrost, o czym przekonacie się, kiedy będę omawiał kolejną grę. Nie można jednak zaprzeczyć, że jest to bardzo potężny czar. Czar zadaje potężne fizyczne obrażenia każdemu przeciwnikowi, którego widzimy na mapie. Wrogowie nie muszą być w polu widzenia bohatera, mogą na przykład kitrać się za drzwiami czy za winklem, ale i tak dla osoby rzucającej czar nie ma to znaczenia. Apokalipsa ignoruje również odporności potworów, co sprawia, że nawet ci potężniejsi padają jak muchy. To jedyny czar, który zadaje obrażenia maszkarom odpornym na ogień, magię oraz pioruny. Doskonale nadaje się do czyszczenia poziomów z hord potworów, tylko że jest jeden problem. W oryginalnym Diablo Apokalipsy nie można było się nauczyć. Dostęp do niej uzyskiwaliśmy za pomocą zwojów albo specjalnych kosturów. Dlatego najlepszym wyjściem było po prostu zachowanie zwojów z Apokalipsą na późniejsze etapy gry. Dopiero w dodatku Hellfire dostawaliśmy magiczny tom, dzięki któremu nasza postać mogła się nauczyć tego zaklęcia. Tylko że tutaj również jest haczyk. By wersja czaru z dodatku zadziałała, przeciwnik musi być w linii wzroku bohatera. Niemniej to i tak prawdopodobnie najpotężniejszy czar w grze. Jednak nie tak potężny jak Armageddon z serii Ultima. Ultimy to bardzo specyficzne gry RPG, ale to jest również powód, dlaczego są tak uwielbiane przez wielu graczy. To znaczy wielu graczy, którzy jeszcze pamiętają Ultimy. Generalnie, jak na tamte czasy, dawały one całkiem dużą swobodę w podejściu do rozgrywki oraz w kreowaniu własnego awatara. I czar Armageddon doskonale wpisuje się w tę filozofię, i nie ma absolutnie żadnego praktycznego zastosowania w grze, a raczej w grach, bo pojawia się w części 6, 7, 9, a także w Ultimie Underworld. W każdej z tych gier, prócz 9, ten czar jest praktycznie do niczego, ponieważ jest tak potężny. Weźmy Ultimę 6 na przykład. System magii w grach z tej serii jest dosyć skomplikowany. Po pierwsze, trzeba znać odpowiednie słowa mocy, by rzucić czar. Po drugie, trzeba posiadać konkretne składniki. Armageddon robi dosłownie to, na co nazwa wskazuje. Zabija każdą żywą istotę w grze. Serio, każdego wroga, ale i każdego NPC-a. Odporni są jedynie rzucający czar, nasi towarzysze oraz arcypotężna postać Lorda Britisha. Pytanie więc, czy można ukończyć grę po rzuceniu tego czaru? Cóż, w teorii powinno być to możliwe. W 6 części celem bohatera jest zwrócenie próżni kodeksu wiedzy ostatecznej. Twórcy jednak doskonale wiedzą, że Armageddon po prostu psuje grę, więc po jego rzuceniu wykonanie zadania staje się niemożliwe. 7 ponoć można ukończyć po rzuceniu tego czaru, tylko że trzeba go rzucić w odpowiednim miejscu fabuły. Co ciekawe, w Ultimie Underworld Armageddon nie tylko zabija wszystkie żywe istoty, ale również niszczy wszystkie drzwi oraz schody w podziemnym labiryncie. Po co więc umieszczać takie zaklęcie, skoro nie ma ono praktycznie żadnego zastosowania? No a czemu nie? Dla zabawy, by gracze mogli sprawdzić, co taki czar robi. Tak jak powiedziałem na początku, to jest subiektywna lista, moje preferencje, a wy pewnie macie swoje i od tego są komentarze. Tak więc podzielcie się swoimi ulubionymi, najpotężniejszymi czarami w grach. Ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!